Hej, 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 hej. Witam wszystkich po raz kolejny w odcinku Shaolin Kung Fu by Radek. Dzisiaj dwa ruchy w jednym, a mianowicie ruch Bao Shou Shen oraz Gōngbu tuīzhǎng. Bao Shou Shen to ochrona ciała rękami, natomiast Gōngbu tuīzhǎng to nic innego jak pchnięcie dłonią w postawie łuku. Ale zacznijmy od początku. Pierwszy ruch Bao Shou Shen. Wygląda mniej więcej tak. Jest to bardzo często spotykany ruch w Shaolin Kung Fu. Między innymi w jednej z podstawowych form Shaolin Xiao Hong Quan. Bao Shou Shen. Ręce chroniące ciało. Jak się go nauczyć? Ruch naprawdę jest prosty. Zacznijcie sobie od tego, że prawą pięść umieszczacie w pobliżu swojej szczęki. Łokieć blisko ciała. Lewa pięść zaciśnięta. Ręka opuszczona w dół wzdłuż ciała. I teraz zmieniamy ułożenie rąk. Lewą rękę zginamy w łokciu. Prawą prostujemy. Lewa pięść przy szczęce. Prawa pięść skierowana w dół. Jeden. Dwa. Jeden, dwa, jeden, dwa. To troszkę tak, jakbyśmy ćwiczyli na zmianę sztangielkami na biceps. Jeden, dwa. Ręce cały czas blisko ciała. Łokcie blisko ciała, ramiona blisko ciała. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Lewa do góry, prawa do góry. Lewa do góry, prawa do góry. Lewa do góry, prawa do góry. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Jak widzieliście, ruch odbywa się w postawie. Jest to postawa ding bu. Zacznijcie sobie od takiego prostego ćwiczenia, że przenosicie ciężar ciała z jednej nogi na drugą, unosząc pięty raz lewą, raz prawą. Lewa, prawa, lewa, prawa. Na palcach. Lewa pięta do góry, prawa pięta do góry. I tak na zmianę. Prosty ruch, prawda? Jeden, dwa. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Jeszcze raz. Lewa pięta do góry i zmiana. Prawa pięta do góry. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Połączmy teraz to z tym ruchem rąk. Lewa pięść w dół, prawa pięść przy szczęce. Lewą stopę opieramy na palcach. Zmieniamy ułożenie stóp i zmieniamy ułożenie rąk. Lewa pięta do góry, prawa pięć do góry. Prawa pięta do góry, lewa pięć do góry. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Lewa, prawa. Lewa, prawa. Lewa, prawa. Lewa, prawa. Jeszcze raz. Lewa pięta do góry. Lewa pięć w dół, prawa pięć przy szczęce. I zmieniamy. Lewa pięta w dół, prawa do góry. I zmieniamy ułożenie rąk. Jeden. Dwa. Jeden. Dwa. Jeden. Dwa. Jeden. Dwa. Jeden. Dwa. Jeden, dwa. Ręce cały czas blisko ciała. Nie daleko. Tu, blisko. Dokładamy jeszcze jeden element. Zobaczcie. Zmieniamy. Jeden. Wykonujemy taki półprzysiad na naszej nodze,
w moim przypadku teraz lewej. Podnosimy się, zmieniamy nogi, zmieniamy ręce i półprzysiad. Jeden, dwa. 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 Ruch jest prosty na pewno, prawda? Powtórzmy go jeszcze raz. Najpierw nogi. Jedna, druga. Jedna, druga. Jedna, druga. Lewa, prawa. Lewa, prawa. Tak byśmy maszerowali w miejscu. Unoszą się pięty, a palce pozostają cały czas w kontakcie z ziemią. Zostajemy z lewą piętą uniesioną. Lewa pięć w dół, prawa pięć do szczęki. I wykonujemy zmianę stóp i zmianę rąk. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Dodajemy do tego mały półprzysiad. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Wstajemy. Rozluźniamy sobie nogi. Teraz próbujemy wykonać ten ruch raz w jedną, raz w drugą stronę, ale z pauzami między nimi. W ten sposób. Jeden. Wchodzimy do postawy dingbu. Układamy sobie ręce. Dwa. Wstajemy. Jeden. Na drugą stronę. Dwa. Wstajemy. Gotowi? Powoli. Jeden. Dwa. 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 I jeden. I dwa. Do góry. I to jest cały ruch Bao Shou Suo Shen, czyli okrzona ciała rękami. Dlaczego tak się akurat nazywa? Ponieważ w tym ruchu ręce mają dosłownie chronić ciało przed uderzeniami. To taka jak garda spotykana często w boksie. Widzicie? Jedna ręka chroni moje żebra łokciem przed ramieniem. Pięć chroni moją szczękę. Druga ręka, blisko ciała, chroni moje żebra, chroni mój brzuch, bark tylko nosi i chroni moją szczękę z drugiej strony. Tak podczas walki. To jest między innymi jedno z zastosowań ruchu Bao Shou Suo Shen. Oczywiście ruch ten ma też inne zastosowania, jak chociażby na przykład zakładanie dźwigni na ramiona przeciwnika, bądź też wykonanie uderzeń w jego kończyny. Ale o zastosowaniu będziemy mówić zupełnie innym razem. Drugi ruch, gongbu tuīzhǎng, czyli pchnięcie dłonią w postawie gongbu, w postawie łuku. Zacznijmy od ruchu dłoni. W tym ruchu pracują obie ręce. Jedna wykonuje takie zbicie ręki przeciwnika. Może być to obrona, gdy cios idzie w naszym kierunku, ale może być to też zbicie ręki przeciwnika na bok, aby otworzyć sobie drogę do naszego ataku. W ten sposób. Jedni wykonują w ten sposób, inni wykonują bardziej od góry. Wszystko zależy od indywidualnych preferencji.
A zatem jedna ręka wykonuje zbicie, później cofa się na biodro, a druga w tym samym czasie wykonuje pchnięcie dłonią. Tą częścią dłoni. Nie samym kantem, nie. Tą częścią. Przednio zewnętrzną i dolną częścią dłoni. Zobaczcie. Zbicie, pchnięcie. I tak możemy powtarzać bez końca. Zbicie, pchnięcie. Zbicie, pchnięcie. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Oczywiście ten sam ruch można wykonać na drugą stronę. Zbicie, pchnięcie. Zbicie, pchnięcie. Zbicie, pchnięcie. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Jeden, dwa. W miarę jak już opanujecie ten ruch, oczywiście dodajecie do tego szybkości i siły. Zbicie, pchnięcie. Zbicie, pchnięcie. Szybkie zbicie, szybkie, mocne pchnięcie. Powtórzmy ruch jeszcze raz. Zbijam jedną dłonią w bok i w przód. Druga wykonuje pchnięcie. A tą cofam na biodro. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Jak widzieliście, to pchnięcie odbywa się w postawie gongbu, czyli w postawie łuku. Wejście w tą postawę też ma jakby dwie szkoły. Jedni preferują zachowanie większej stabilności, w związku z czym najpierw wchodzą w stabilną postawę, wykonują zbicie, a później w wyniku skrętu bioder i siły generowanej ze stopy wykonują pchnięcie. Jeden i dwa. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Inni preferują mocniejsze pchnięcie wykonane całym ruchem ciała. Co to oznacza? Że gdy wykonujemy zbicie ręki przeciwnika, wykonujemy niejako taki wypad nogą w przód i pchnięcie. Jeżeli to pchnięcie będzie o ułamek sekundy szybsze od postawienia naszej nogi, wówczas niemal cała siła ruchu i masy naszego ciała będzie wchodziła w naszą rękę. Jeżeli tą stopę postawimy szybciej, przed pchnięciem, wówczas ta siła troszkę się rozprasza nam na jedną stopę, na drugą stopę oraz na pchnięcie. Sposób wykonania zostawiam wam. Czy chcecie zachować bardziej stabilną pozycję, czy chcecie zrobić mocniejsze, silniejsze pchnięcie. Przećwiczmy oba sposoby. Stańcie sobie swobodnie. Wykonujemy krok do gongbu. Zbijamy. Rotacja bioder. I pchnięcie. Tuīzhǎng. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Zbicie. Pchnięcie. Zbicie. Pchnięcie. Zbicie. Pchnięcie. Zbicie. Pchnięcie. Druga metoda. Stoimy sobie swobodnie. Najpierw zbijamy. I razem z krokiem w przód do postawy gongbu wykonujemy pchnięcie. Spróbujmy. Jeden. Dwa. Jeden. Dwa. Jeden. Dwa. Jeden. Dwa. Jeden. Dwa.
Zbicie. Pchnięcie. Zbicie. Pchnięcie. Zbicie. Pchnięcie. Jeden. Dwa. Gongbu. Tuīzhǎng. Pora na połączenie tych obu ruchów. Dwa w jednym. Bao Shou Suo Shen oraz Gōngbu Tuīzhǎng. Zobaczcie. Wykonujemy Bao Shou Suo Shen w lewą stronę. Prawa pięć przy szczęce, lewa pięć opuszczona w dół, lewa pięta uniesiona do góry. I z tej pozycji, z pozycji Dingbu, wykonujemy krok lewą nogą w lewo. Wykonujemy zbicie i pchnięcie. Najpierw tą pierwszą metodę, gdzie utrzymujemy stabilność naszego ciała. Jeden. Dwa. Jeden. Dwa. Jeden. Dwa. Jeden. Krok w przód, zbicie, pchnięcie. Jeden. Dwa. Jeden. Dwa. Jeden. Mocne pchnięcie, dwa. Jeden. Wejście w pozycję. Pchnięcie. Dwa. Dingbu. Gongbu. Rotacja bioder. I tuīzhǎng. Druga metoda, gdzie z dingbu wchodzimy takim wypadem, prawie takim skokiem do gongbu i wykonujemy pchnięcie dłonią w przód. Zobaczcie. Dingbu. Zbicie, wypad w przód do gongbu i pchnięcie. Jeden, dwa. Jeden, unosimy się. Dwa. Jeden, dingbu, zbicie, noga unosiona. Dwa. Jeden. Unosimy nogę, zbijamy, pchnięcie. Bao Shou Suo Shen. Gongbu Tuīzhǎng. Zastosowanie pchnięcia dłonią. Pchnięcie dłonią. W tym przypadku, tak wam powiedziałem, albo zbicie nadchodzącego ataku w naszym kierunku, albo to my zbijamy rękę przeciwnika i otwieramy sobie drogę do naszego ataku. Jak się ma jeden ruch do drugiego? Prosto. W normalnej walce wykonujemy osłonę ciała. Bronimy się barkiem. Zasłaniamy całe ciało. I w zależności od tego, albo wykonujemy kolejną obronę poprzez zbicie nadchodzącego uderzenia i kontra. Jeden, dwa. Oczywiście nie musi być to pchnięcie dłonią, może być to uderzenie pięścią. Przećwiczymy jeszcze raz. Zacznijmy. W lewą stronę. Dingbu. Gongbu. Dingbu. Gongbu. Dingbu. Gongbu. I dynamiczny. Jeden. Dwa. Jeden. Dwa. Jeden. Dwa. Jeden.
Dwa. Jeden. Dwa. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszam na kolejne części Shaolin Kung Fu by Radek.